Hejka! To jest pierwszy odcinek z ciekawostką Brawl Stars. Spodoba wam się ta seria? Jeśli tak, to zostawcie łapkę. Tak więc zaczynamy. Tak więc pierwsza ciekawostka jest taka, że Daryl z tyłu ma wbity sztylet kruka. Czy to coś oznacza, że kruk chce zabić Daryla? Nie wiadomo. To chyba już zostanie tak i nie będzie nigdy rozwiązane. Tak więc lecimy do drugiej ciekawostki. Czy wiedzieliście, że Dynamite ma czerwone dynamity i beczkę z tyłu? A jak wejdziemy do gry, to ma niebieskie? Tak jak mówiłem, jak wejdziemy do gry, dynamit są niebieskie i beczka też jest niebieska. To już chyba pozostanie wielką tajemnicą. Tak więc przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Czy wiecie, że Ems w telefonie ma Poco? Jeśli będę miał... O! Widzicie? Widać to. Widać, że jest Poco. Chciałam pokazać wam screena na montażu, ale tu widać. Jest Poco. Tak więc Ems się zakochała w Poco, że ogląda jego zdjęcia? Nie wiadomo. Ale przechodzimy do trzeciej, już chyba ciekawostki. Na trybie Brawl Ball nad bramką przeciwników na mapie w Brawl Ball, na Brawl Ballu na mapie Super Stadion nad nad ich bramką jest pokazany licznik, ile mają goli. Tak, co o tym myślicie? Dla mnie to jest dziwne i fajne. Przechodzimy do piątej już ciekawostki. Na Gengrabie, na mapie Podkop, jest na dynamicie kask Jackie. A jak wejdziemy na tą mapę postacią Jackie, to nagle ten kask znika. Co o tym sądzicie? Czy to jest mapa stworzona specjalnie dla Jackie? Nie wiadomo. Przechodzimy do już szóstej, czyli ostatniej ciekawostki. Czy wiedzieliście o tym, że kiedyś był dostępny darmowy skin do Shelly? Jak się grało przed 2019 rokiem, dostawało się taki skin. A Rico na święto tego roku dostał skina Ricochet, czyli starego Rico. Ale no, to już tyle ciekawostek. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się za 2 dni w kolejnym odcinku. Pa!